To jest zawsze połączenie jakichś powodów obiektywnych i bardzo subiektywnych, które często mogą być bardzo daleko od rzeczywistości czy od takiego poglądu sytuacji. Często ci, którzy wyjeżdżali, czy którzy wyjeżdżają, nie mogą się przyznać przed swoją społecznością, że im się nie udało. Wiadomości, które docierają do osób gdzieś z ubogich krajów afrykańskich, od ich członków rodzin, znajomych, z którymi mają jakiś tam kontakt przez media społecznościowe, często same w sobie są bardzo nieprawdziwe. To jest wysłanie kogoś ze swojej wsi, z miasteczka, ze swojej społeczności do Europy, na podróż do Europy, jest inwestycją, na którą zrzuca się cała społeczność. I ta społeczność nie może, nie chce, żeby to się okazało niepotrzebne, więc często te strony nawzajem trzymają się w takiej fikcji, że jest super, że nie chcą i nie mogą wrócić, dlatego że ta społeczność by ich tam mogła nie przejąć, mogłaby ich po prostu pogonić, jako taki wyrodny syn, którego władowaliśmy całe oszczędności, a który tutaj teraz wraca z niczym. To też przeradza się trochę w taki schemat kulturowy, tak jak żeby wyjść na ludzi, żeby zrobić karierę, trzeba opuścić rodzinny dom, opuścić rodzinną wieś, pójść do szkoły, pójść do miasta, tam znaleźć pracę. To jest, powiedzmy, taka naturalny synonim dojścia do czegoś w życiu. Teraz ten etap przejścia ze wsi do miasta trochę się rozszerza na wyjście ze swojego kraju afrykańskiego do kraju rozwiniętego. To jest coś, co staje się taką normą kulturową, której nie będzie można wyperswadować, że to wcale tak nie jest, że tam wcale nic na ciebie nie czeka. Bo przecież pamiętajmy, że większość migracji w krajach globalnego południa odbywa się pomiędzy krajami południa. Do niedawna to RPA było krajem, który miał najwięcej migrantów, więcej niż Niemcy, z krajów takich jak Zimbabwe, z Demokratyczną Republiką Konga, połowa Afryki. Łodzie przepełnione migrantami płynęły z krajów takich jak Benin, Togo, przez Zatokę Gwinejską do Gabonu, który był stosunkowo relatywnie bardziej rozwinięty od innych państw i tam były lepsze szanse na zdobycie pracy. Ruch ludności, jak popatrzymy na to globalnie, wiąże się często z tym, że została przełamana taka psychologiczna bariera. Wcześniej myśleliśmy o tym, że horyzontem twojego świata było to, gdzie możesz dojechać, sąsiednie miasto czy inne miejsca w ramach twojego kraju. Osobiste kontakty z kimś, kto był za granicą, kto był w świecie, kto zjeździł świat, były bardzo rzadkie. Teraz każdy był za granicą, każdy lata samolotem. Jak analizowałem statystyki w ogóle przewozów lotniczych ludzi i na początku, w pierwszych dekadach powojennych, w globalnym ujęciu wychodziło mi na to, że jedna osoba mniej więcej na 200 powinna mieć bezpośredni kontakt z kimś, kto był za granicą. Dzisiaj to jest w każdej rodzinie, jedna na dwie. Każdego roku statystycznie liczymy, ile osób lata była za granicą. Coś, co wcześniej było niedostępne w takim zewnętrznym poczuciu, się zaciągnąć dalej. Wiemy o tym, że lepszy świat, lepszy materialnie, lepszy pod względem nie wiem, ładnych domów, samochodów, dobrych ulic istnieje i jest dość dostępny dla mnie, jeśli tylko wezmę się i to zrobię. To jest jeden z głównych powodów, dla których te migracje robią się tak masowe i robią się nie tylko pomiędzy sąsiednimi krajami, a globalnie. Czyli to jest głównie taka migracja ekonomiczna. No, w
amerykańskiej konstytucji zapisane jest jako jedno z podstawowych praw przysługujących z racji urodzenia każdemu człowiekowi prawo do poszukiwania szczęścia. I to jest realizacja prawa do poszukiwania szczęścia. Jakie mamy argumenty, żeby zatrzymać kogoś w Somalii, która jest krajem coraz bardziej chronicznie dotkniętymi suszami, wynikającymi z tymi klęskami głodu, chronicznym krajem pogrążonym w konflikcie, gdzie na pewno nie, jakie byśmy nie dostali fajne projekty, czy fajne jakieś inicjatywy wspierające mikrofirmy, to nadal jest miejsce, w którym nie chcielibyśmy spędzić życia i nie ma co oczekiwać od mieszkańców tego kraju, że zechcą. No, to jest dosyć naturalna potrzeba człowieka móc realizować swoje ambicje czy swoje plany życiowe. Jeśli mając to porównanie, że tam na pewno jest to niemożliwe, a gdzie indziej w świecie jest to możliwe, to ja jestem zdania, że to są procesy nie do powstrzymania. Jeśli gdzieś zatkamy dziurę, to ona w innym miejscu zostanie otworzona. Powinniśmy bardziej zastanawiać się nad tym, jak będzie wyglądała rzeczywistość postmigracyjna, niż nad tym, czy migracje zatrzymają, czy nie. Trochę jakbyśmy chcieli sprzeciwiali się temu, ja jestem przeciwny temu, żeby poniedziałek nastąpił poniedziałek. Mówię nie, poniedziałkowy. No, to się dzieje pomimo mnie, pomimo mojego zdania na ten temat. I lepiej zastanowić się na tym, jak w tym poniedziałku się odnaleźć, niż udawać, że nie będzie. Ja mam takie dwie odpowiedzi. Po pierwsze, proszę zobaczyć tutaj na te potrzeby. Potrzeby respondentów z Afryki zbytnio się nie różniło od tych z reszty świata, z całego świata. No i ludzie chcą swoje potrzeby realizować. Potrzeby, marzenia, tak? A drugie, zachęciłbym Państwa do takiego eksperymentu myślowego. Wyobraźmy sobie, że z jakiegoś miejsca na świecie migruje 2 miliony ludzi do kilku krajów. Jakie mogą być przyczyny? Tak, bo ja tutaj mówię o emigracji Polaków do innych krajów Unii Europejskiej. Do Islandii nawet. Nawet nie mamy w Polsce głodu, nie mamy wojny. Znaczy nie mamy głodu w rozumieniu takim jak w krajach najbiedniejszych, tak? Chociaż jest niedożywienie, ale głodu jakiego takiego masowego problemu nie mamy. Wojny nie mamy, no jest wojna polityczna, ale jednak to co innego, tak? Rzeczywiście wielu ludzi nie widzi dla siebie perspektyw i dlatego wyjeżdża do Anglii na przykład. Czym się różni migracja ta, którą mamy na myśli, o tej migracji Polaków do Europy Zachodniej? Dwoma rzeczami. O ile jest przyzwolenie na migrację Polaków do Europy Zachodniej, z powodów głównie oczywiście ekonomicznych, no, raczej nie politycznych, jest przyzwolenie na to, żeby ludzie w ramach Europy się migrowali. A nie ma przyzwolenia na to pomiędzy krajami afrykańskimi a Europą. Nie ma takiej zgody. I dlatego widzimy to jako problem. Ale nie ma takiej zgody ze względu na różnice kulturowe. I druga właśnie rzecz, o której chciałem powiedzieć, jest takie postrzeganie, że są o wiele większe różnice kulturowe, tak? Pomiędzy dwoma, no powiedzmy, grupami cywilizacji, tak? Najogólniej nazwijmy, tak? Z różnych krajów afrykańskich i z różnych krajów europejskich. I że to do siebie nie przystaje. Wracam do tego, co powiedziałem na samym początku, co my z mediów, ze szkoły i tak dalej wiemy o Afryce. Co my możemy powiedzieć o realnych różnicach, kiedy trudno jest nawet nam wymienić podstawowe informacje, tak? No niestety, to nie jest nasza wina, bo my jesteśmy konsumentami mediów. Jeśli wśród Państwa nie ma nauczycieli, to byli Państwo też, czy są konsumentami edukacji. To nie jest Państwa wina. Tak samo jak nie była moja. No ale tak jest.